Powiedziałaś kiedyś, że Koran jest taką instrukcją do prowadzenia wojny. Jest. Jakbyś mogła to rozwinąć? No, cały Koran jest opisany w ten sposób, jak się go czyta, jak oszukać wroga, i to jest też taka instrukcja, jak w ogóle postępować z wrogiem, czyli z niewiernymi, plus jak postępować ze swoją społecznością, a jak układać sobie wojsko. Taka sztuka wojny, jak Sun Tzu. Sztuka wojny, więc jest dozwolone tam kłamstwo. Czyli na podstawie, w ogóle jak się obserwuje życie Mahometa, to on zrywał wszelkie pakty, wszelkie umowy. I są tam wersety mówiące o tym, żeby podpisać umowę, jak jest ona korzystna. W momencie, kiedy ona przestanie być dla siebie korzystna, no to wtedy możesz sobie zrobić, co chcesz, możesz odstąpić. Nie ma w ogóle jakiegoś takiego moralnego podejścia. Jest tylko jedyny, cel jest tylko jeden. Cel jest tylko jeden, zdobyć dany rejon. Możesz kłamać, możesz stosować wszelkie mechanizmy, żeby przyforsować swój cel, i wszystko jest wybaczone. Czyli udawanie chrześcijanina, też, wyparcie się religii, też, dlatego, jedzenie mięsa. Tak. Znaczy te jedzenie, mit chodzi trochę o tym jedzenie. Tak. Jedzenie mięsa oczywiście jest zakazane, nieczystego, ale to nie jest tak, że ktoś nie dostąpi zbawienia, albo zje, albo... Czyli nikt w to nie wierzy? Czy są ludzie, którzy w to wierzą? Oni oczywiście nie jadają tego, ale to nie jest coś, nie ma jakichś kar u Allaha wielkich, tylko jest to bardziej zalecenie, żeby tego nie jeść. Jak szukałam tych wersetów, gdzie są te kary jakieś bardziej rygorystyczne, to ich nie ma, więc tutaj nie możemy się łudzić, że to ich aż tak rani. Okay. To co ich rani w takim razie? Co ich rani? Prawda ich rani. Mówienie o tym, demaskowanie tego, co robią, w jaki sposób i jakie mają zasady, demaskowanie ich manipulacji, i ochrona nas samych, ochrona i kobiet, i praw, i stanie na stanowisku swoich wartości, a nie ich. I to rzeczywiście. I nawet zwracanie im uwagi, albo zabranianie im tego, co oni uważają, że mogą robić. Typu uważają, że mogą bić swoje kobiety, uważają, że mogą molestować małe dziewczynki, uważają, że kobieta ma niższy status od mężczyzny, uważają, że kobieta i całej kobiety ciało to jest jedna wielka część intymna. No właśnie, jaka jest rola kobiety w Koranie? Jakbyś mogła, bo jesteśmy przy tym temacie. Jest kobieta tam opisywana jest jako pole uprawne, jako część, połowa wartości mężczyzny. Tak jest też w całej legislacji, w prawie, w szariacie islamskim jest takie podejście. Ale na przykład w przypadku gwałtu, no to musi być czterech świadków. Męskich. Męskich. No właśnie. Więc jest gorzej na pewno traktowana niż mężczyzna, bardziej właśnie jako takie przedmiot, który mężczyzna posiada. Kobiety są traktowane jako zwierzęta, na przykład w Nigerii Północnej, często, w ogóle jest konflikt Kaina i Abla, ja go tak nazywam, bo to jest konflikt pomiędzy plemionami, które są plemionami uprawnymi, i plemionami, które mają trzodę. I na przykład rolnicy, którzy mają swoje pola i tak dalej, czasami dają odtrutki, żeby ta trzoda nie wyżerała im plonów po prostu. I jeżeli na przykład jakaś krowa padnie albo koza, to drugie plemię się mści na tym pierwszym, islamskie plemię się mści na tym chrześcijańskim, mordując im kobiety i dzieci. Bo traktują to tak samo. Ich krowa
umarła, no to, to jest równoznaczne, oko za oko, ząb za ząb, to im zamordują kobiety i dzieci. Tak? To jest chore. Więc, no to jest chore, no, oczywiście, dlatego ja tak przeciwko tej ideologii walczę i temu sposobie myślenia i też jest to na pewno, znaczy też badania psychologiczne i statystyki pokazują, że kobiety w islamie są najbardziej nieszczęśliwymi kobietami na świecie. Największa ilość ma depresję i największa ilość kobiet jest po prostu nieszczęśliwa, bo ich prawa są ograniczone, a poza tym są bardzo traktowane przedmiotowo. Innym ogromną krzywdą dla nich, która się dzieje, to jest promowanie przez islam obrzezania kobiet, czyli amputacja de facto części narządów płciowych. Tak, tak, żeby kobieta do końca życia nie odczuwała żadnej przyjemności, a nawet ból. Czyli znowu sprowadzenie do przedmiotu. Tak, sprowadzenie do przedmiotu, żeby tylko, tylko nie zdradziła męża, albo nie miała w ogóle nawet ochoty uprawiać seksu z jakimkolwiek mężczyzną, a jak uprawia, no to żeby cierpiała jeszcze przy okazji. I to jest już na to jest 300 milionów kobiet, które padły ofiarą obecnie na świecie. Bo to warto wyjaśnić, że to nie jest takie obrzezanie jak w przypadku mężczyzn, tak? Tak, no mówię, że całkowita amputacja i to nie jest oczywiście obrzezanie jak w przypadku mężczyzn, tylko to jest po prostu amputacja, tak jakby porównać albo całego żołędzia, albo tego prącia u mężczyzny, więc to jest po prostu kastracja kobiety. I to jest ogromna krzywda, która spotyka małe. Spotkała już 300 milionów i spotyka małe dziewczynki dalej, bo przez 14 wieków w islamie wszyscy uczeni mówią, że to jest obrzezanie jest zgodne z islamem i zgodne z nauczaniem islamu. Niektóre szkoły mówią o tym, że jest to obowiązkowe, inne, że jest to honorowe, a inne, że to jest zalecane. Więc wszystkie, jakiekolwiek szkoła by w islamie nie była, no to jest to dla mnie już organizacja przestępcza, skoro poleca, podżega do dokonania tortur i czynu zabronionego, w szczególności na dzieciach, na dziewczynkach. I jest duży problem też tutaj pod tym kątem w Europie. No właśnie, przenoszenie tych tradycji, tego całego prawa szariatu, tak, na Europę, na kulturę europejską, to się kłóci mocno z naszą kulturą. Powiedzmy sobie szczerze, islam to jest antykultura, to jest destrukcja, to jest zło po prostu, które jest i jest przynoszone, jest tolerancja tutaj w Europie na to zło, które jest na wschodzie. A przez to, że jest tolerancja, no to dla mnie to też ludzie, którzy to tolerują, no to są współwinni tym przestępstwom. Jak to jest, że my, w sensie zachodnia Europa szczególnie, akceptuje takie działania, takie postępowanie, że tak powiem, nie przeciwdziała temu? Zachodnia? Bo już zachodnim lewicowym środowiskom się opłaca, żeby mieć elektorat wyborczy islamski. Poza tym są bardzo przekupni, nie mają żadnych wartości. Niektórzy może nie rozumieją, czym jest islam, więc w ogóle nie rozumieją często, czym jest religia, więc nie rozumieją tego, jaki religia i dana ideologia ma wpływ na innych i jak kieruje ich działaniami. Są dyletantami po prostu w tej kwestii i uważają, że wszyscy po prostu są tacy sami, równi. No to tutaj trzeba zaakceptować każdą odmienność. Tak, ewentualnie. Każdą odmienność, nawet najbardziej patologiczną. No i tak jest tego typu myślenia, a poza tym ich interesuje pieniądz. A niestety, jeżeli chce się... Jeżeli ktoś ma na celu zniszczenie danego kraju, na przykład też są różne
działania finansjerów, finansistów, banksterów, które mają nie na celu dobro wspólne, dobro społeczne, tylko jeden cel, to znaczy pieniądz. Czyli to jest jakiś szerszy plan destabilizacji regionu? To może być, to z jednej strony jest planem destabilizacji regionu, no bo na pewno jest interes w tym, żeby chociażby euro odpływało do dolara, jeśli ktoś spekuluje, no to jeżeli jesteś w stanie wywołać kryzys w danym kraju, no to następnie w zależności jak sobie przygotowałeś pieniądze, czy kupiłeś daną walutę, czy akcje na danej giełdzie, no to one mogą wzrosnąć lub spadnąć. Oczywiście, no ale to w takim razie jak jest... Z tego jak to tym manipulujesz. Poza tym Europa zawsze była centrum świata i bardzo... Kto włada nad Europą, włada najczęściej nad światem i ma siły, więc tutaj jest dużo stref wpływów, tak? A poza tym jeszcze pani Angela też jest przyzwyczajona do tego, żeby wykorzystywać muzułmańskie wojska w swoich celach. Przecież do oddziałów SS muzułmanie byli zaciągani, więc ja myślę, że tutaj też szykuje sobie armię europejską. No ale myślisz, że oni będą jej wierni? Ostatecznie? Przez pewien moment, no ale tak. W rosyjskiej armii jest bodajże 30-40% muzułmanów. To też jest ciekawe. Ja to podkreślam, to też może być problem. Jest ogromne niebezpieczeństwo również dla Rosjan, również dla Putina. Nie wiem, na ile on sobie zdaje z tego sprawę, że w którymś momencie oni będą walczyć do momentu, kiedy to będzie w ich interesie. Będzie koalicja z lewicowców, nihilistów, ludzi bez wartości z muzułmanami, no to oni będą rzeczywiście z nimi walczyć do momentu, aż osiągną swoje cele, a następnie zaczną na tych ludziach wywierać swoje naciski, swoje wpływy i swoją ideologię. I oni albo będą musieli być im posłuszni i dawać wszystko, co chcą, co tamci chcą. No niektórzy naturalnie się na to godzą, na przykład Merkel rozdaje cały majątek Niemców uchodźcom i jest jeszcze z tego szczęśliwa, że to robi i po prostu oddaje wszystkim, no wszystko, co ma im i tak przypisuje to prawo, żeby to one było w ich interesach, a nie jej ludności. Więc dopóki coś takiego będzie, no to ona tak nie swoim kosztem będzie po prostu z nimi współpracować, ale potem wiadomo w czasie to się odwróci przeciwko niej, o ile ona nie będzie bezwzględnie posłuszna ich interesom. W takim razie jak przeciwdziałać, jak nie dopuścić do tego, żeby kultura muzułmańska, kultura islamu zwyciężyła tutaj w Europie? Na pewno my jako obywatele powinniśmy się zbroić i szykować. Ja tutaj promuję akcję Bezpieczna Kobieta. To też jest jedna z działań fundacji, w sumie jeden z projektów, żeby każda kobieta miała broń i broń krótką mogła posiadać do ochrony osobistej. Mężczyźni rozumiem też. Nie, bez mężczyzn. Ja jako fundacja promuję głównie kobiety, bo w momencie, kiedy da się wszystkim... Znaczy, bo tutaj jak da się mężczyznom, no to jest inny problem, bo jest problem z agresją ogólnie i przestępstwami takimi przemocowymi na Zachodzie i właśnie gwałtami. To chodzi, żeby broń krótka była bronią osobistą kobiety, żeby mogła się chronić przed gwałtem, a nie jakąś tam opaską, bo skala gwałtów w Europie wzrasta drastycznie, jak dochodzi do kilkudziesięciu, kilkuset gwałtów dziennie, to że się stało to na Polsce, to do nas dochodzą raz na jakiś czas tego typu informacje, ale tam to się rzeczywiście dzieje na masową skalę.
W Szwecji na przykład, znaczy według moich szacunków, bo jak tam 10% może tych wniosków jest składanych, to wychodzi, że dochodzi do gwałtu praktycznie raz na 3 minuty. I tutaj jak jest agresja nachodźców i islamistów tutaj na Europejkach, z uwagi na to, że one są niewiernymi i mogą je gwałcić, to one powinny mieć możliwość obrony przede wszystkim, bo pierwsza agresja to jest na nich. Później możemy się zastanawiać, jak jeszcze uzbroić mężczyzn, reszty mężczyzn. No właśnie, bo to jest nieco nierówne traktowanie, przyznasz. Kobietom dać broń, mężczyznom nie, przecież mężczyźni, oczywiście to jest skrajny przykład, też są gwałceni. Mężczyzn trzeba uzbroić, ale oni tego aż tak bardzo nie potrzebują, bo wyobraź sobie sytuację. Ale w celu obrony kobiet również. Dobrze. Jest czterech gwałcicieli i każdy z nich ma broń. To co z tego, że kobieta ma jedną? No tak, ale i tutaj jest... Przestępca zawsze zdobędzie broń, jeżeli chce. Jeżeli będzie wiedział, jeżeli oni będą wiedzieli, że każda kobieta ma przy sobie broń w torebce, to może by wtedy nie zaatakowali. A jakiej mężczyzna też będzie miał zapaskiem broń, no to jeszcze bardziej. No tak. Ale to wtedy musi być uzależniona od mężczyzny, nie może sobie wrócić sama wieczorem do domu. Nie, no oczywiście, no, wtedy każdy powinien mieć broń. Nie róbmy tutaj kraju islamskiego z Europy, bo w Europie rzeczywiście tak jest, że każda kobieta jest chroniona przez swojego brata, ojca, musi być przy jakimś członku rodziny, żeby gdziekolwiek wejść, jak nie jest chroniona. Oni się przede wszystkim boją reakcji rodziny danej kobiety i bliskich. I tutaj tam jest coś takiego, oni dostępują dopiero kary, na przykład gwałciciel, w momencie, kiedy rodzina się zemści na nim. Więc oni nie podchodzą do kobiet, które mają jakieś zaplecze rodzinne za sobą. Rozumiem. I są pilnowane. Czyli wybierają łatwe cele po prostu. Wybierają łatwe cele, ale tutaj właśnie myślenie w ten sposób, jak ty powiedziałeś, że to mężczyzna powinien obronić i tak dalej. Nie, że powinien, ale powinien też mieć możliwość. Za wolnością kobiet, tak? A mężczyźni? Mężczyźni to powinni być przygotowani i mieć wszelkie umiejętności, żeby wykorzystać daną broń, a w przypadku, kiedy mamy mnóstwo mężczyzn jednak przestępców i gwałcicieli, proporcje są wręcz nieporównywalne. To fakt, oczywiście. I są silniejsi o 70, mają 70% więcej mięśni od kobiet, to kobieta nie ma po prostu jak się obronić bez broni. Okay. A kobieta też z natury nie jest taką agresywną postacią, która by dokonywała brutalnych przestępstw. Nie ma tyle testosteronu i na mężczyzna. I jest to też łatwiej poza tym przepchnąć w Unii Europejskiej uzbrojenie kobiet, więc lepiej, żeby zacząć od tego, żeby każda kobieta posiadała i mogła się po prostu ochronić przed masowym gwałtem, a później jak każda kobieta będzie potrafiła, ja bardzo popieram to, żeby mężczyźni, ci, którzy nie należą do żadnych organizacji puczystów, organizacji, które chcą przemocą wpłynąć na politykę. A tego nigdy nie będziemy wiedzieć. Tego nigdy nie będziemy wiedzieć. Zawsze się można ukrywać. Organizacje, które się zdradziły, jakie mają cele, typu hodowcy, organizacje sorosowe, czy Bartosz Kramek, no wszyscy się zdradzili, że mają taki cel, dokonać puczu na Polsce i wpłynąć przemocą na politykę naszego państwa demokratycznego, gdzie w demokratycznych wyborach został ten rząd wybrany, a nie inny. Miriam, bo przepraszam, odeszliśmy nieco od tematu. Jeszcze ostatnie pytanie odnośnie islamu chciałem zadać. Na temat delegalizacji. Wiem, że jesteś zwolennikiem. Tak, tak. Ja oczywiście jestem ogromnym zwolennikiem i teraz została już powołana komisja. Ona teraz od września rusza, która będzie badała właśnie tą kwestię bardziej szczegółowo. Ja już publikowałam wielokrotnie i na Facebooku swoim i też mówiłam, co należy zrobić. I to musi być wprowadzony pakiet ustaw chroniący cywilizację łacińską i prawa obywateli, polskich obywateli. I to jest cały szereg, który musi być omówiony, przeprowadzony. Zaczniemy prawdopodobnie od obrzezania kobiet, bo nie ma kar.
tutaj w Polsce bezpośrednich i trzeba dostosować prawo pod również pod te przestępstwo islamskie. Mhm.